Gratyfikant Nexo Nexo Pro. Nowości w wersji 43. W wersji 43 gratyfikanta Nexo Nexo Pro umożliwiono włączenie automatycznego pomniejszania składek społecznych wspólnika w wypadku choroby. W tym celu w kartotece wspólnika i osoby współpracującej w zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Dane ubezpieczenia ZUS po poprawieniu aktualnego wpisu przy znaczniku ubezpieczenia chorobowego dodano znacznik Pomniejszaj składki społeczne w przypadku choroby. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy znacznik chorobowy jest wyłączony, a nastąpi próba włączenia pomniejszania, program wyświetli ostrzeżenie, że pomniejszanie składek społecznych w wypadku choroby przysługuje tylko osobom opłacającym składkę chorobową. Innym ostrzeżeniem, jakie może się pojawić, jest sytuacja, w której program wykryje opłacanie składek społecznych od wyższych podstaw. Wtedy wspólnik nie ma prawa do pomniejszania składek. W widoku absencje moduł wspólnicy podczas dodawania absencji chorobowej wspólnika dostępne jest nowe pole Pomniejszaj składki społeczne w wyniku choroby. Domyślnie zaznaczane jest na podstawie ustawień z kartoteki wspólnika. Znacznik jest dostępny tylko dla kodów świadczenia rozpoczynających się od cyfry 3. W widoku absencje domyślnie widoczna jest kolumna Pomniejszaj składki społeczne w wyniku choroby. W momencie naliczania składek wspólnika osoby współpracującej program odpowiednio pomniejsza podstawę składek społecznych i tym samym wartość składek. W wersji 43 gratyfikanta Nexo Nexo Pro wprowadzono zmiany wynikające z przepisów Polskiego Ładu wchodzących w życie 1 stycznia 2023 roku. Zaktualizowano deklarację PIT-2 do wersji 9 obowiązującej w 2023 roku. Ta wersja deklaracji PIT-2 jest bardzo rozbudowana i umożliwia pracownikowi złożenie wielu oświadczeń i wniosków. Jednocześnie w programie zaktualizowano oraz dodano nowe wzorce oświadczeń i wniosków pracownika, korespondujące z najnowszą wersją PIT-2. Dostępne są one w konfiguracji treści dokumentów. W kartotece pracownika stworzono nową zakładkę Podatki. W górnej części znajdują się pola przeniesione z zakładki Inne. Poniżej dodano nową sekcję Zaliczka na podatek. Znajdują się tu różnego rodzaju oświadczenia i wnioski dotyczące obliczania zaliczki na podatek. Dane te uwzględniane są podczas naliczania wynagrodzeń. W sekcji Zaliczka na podatek można uzupełniać oświadczenia i wnioski wpływające na wyliczenie zaliczki na podatek. Ponieważ zawarte w PIT-2 oświadczenia i wnioski można odwoływać i składać w ciągu roku wielokrotnie, to w programie umożliwiono podawanie dat od i do, które określają ważność lub nie danego oświadczenia wniosku. Co istotne, w przypadku zgłoszenia przez pracownika wycofania lub złożenia wniosku oświadczenia, przepisy mówią o tym, że zmianę tą należy uwzględnić najpóźniej od następnego miesiąca od daty zmiany. Ze względu na jasność obliczeń w programie, w takim przypadku zalecane jest wprowadzanie w polu data od pierwszego dnia następnego miesiąca w stosunku do daty wniosku oświadczenia. W przypadku, kiedy w tabelach nie ma podanej daty, oznacza to, że program działa zgodnie z wypełnionymi domyślnie parametrami. Po wprowadzeniu daty od, program dodaje nowy wpis, uzupełniając jednocześnie datę do domyślnego pierwszego wpisu. W tabeli Ulga podatkowa można wprowadzić wartość kwoty zmniejszającej podatek w postaci ułamka 1/12, 1/24 oraz 1/36. Uprawni to płatnika do pomniejszenia podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek o wskazaną kwotę, odpowiednio 300, 150, 100 zł. Domyślnie program odlicza pełną wartość kwoty zmniejszającej podatek, ustawienie 1/12. W tabeli Wspólne rozliczenie można wskazać wspólne rozliczenie do wyboru z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dodatkowo należy określić przewidywane dochody.
Ustawienia te wpłyną na zastosowanie odpowiedniej stawki podatku oraz liczby ulg w naliczanych wynagrodzeniach. Od wersji 43 jest to domyślna forma obsługi wspólnych rozliczeń. Oprócz omówionych znajdują się tu także inne wnioski i oświadczenia wpływające na wyliczenie zaliczki na podatek. Ze względu na utworzenie nowej zakładki w kartotece pracownika zmieniono także niektóre pola w umowach o pracę. W sekcji Zaliczka na podatek dodano nową opcję według ustawień pracownika. Dzięki temu program odczytuje wcześniej zdefiniowane ustawienia w zakresie obliczania zaliczki na podatek właśnie z danych pracownika. Jest to domyślne i zalecane ustawienie. W celu szybkiego sprawdzenia ustawień w kartotece pracownika dodano opcję Pokaż ustawienia podatkowe pracownika. Otwiera ona okno z kartoteką pracownika od razu prezentujące sekcję Zaliczka na podatek. Co bardzo istotne, od wersji 43 zgodnie z nowymi przepisami możliwe jest uwzględnianie ulgi podatkowej w umowach cywilnoprawnych. I tak jak w przypadku umów o pracę, dostępna jest nowa opcja według ustawień pracownika wraz z możliwością pokazania ustawień podatkowych z kartoteki pracownika. Obsługa ulgi podatkowej w umowach cywilnoprawnych wpłynęła także na definicję listy rachunków. Zmieniono w niej nazwę znacznika koszty i ulga podatkowa miesięczne na ulga podatkowa miesięczna oraz umożliwiono jego zaznaczanie i odznaczanie. Analogiczne zmiany zaszły na liście rachunków i w kreatorze naliczania wynagrodzeń w opcji Nowa lista rachunków. Warto wiedzieć, że domyślna definicja listy rachunków posiada włączony nowy znacznik. Jest on włączony również przy dodawaniu nowej definicji listy rachunków oraz w przypadku podmiotów po konwersji. Włączony jest we wszystkich definicjach list rachunków. W celu usprawnienia zarządzania zmianami związanymi z Polskim Ładem obowiązującymi od 1 stycznia 2023 roku dodano w programie nowe kolumny w modułach Pracownicy i Umowy. Umożliwiono także w tych samych modułach skorzystanie z opcji pozwalających na zbiorczą zmianę nowych pól związanych z kosztami uzyskania przychodu i ulgą podatkową, a w umowach dodatkowo z zaliczką na podatek. Wartość ulgi podatkowej, zwłaszcza w kontekście umów cywilnoprawnych, domyślnie widoczna jest w wydrukach rachunków, list rachunków i odcinka z rachunku.